Dzień dobry, moi widzowie. Jesteśmy dzisiaj w klinice uzdrowiskowej. Poprzednia miejscówka jeszcze jest niedograna, ale to się zrobi z czasem. A tymczasem zaczynamy Urbex, więc zapraszam do oglądania. Mam nadzieję, że wiatr nie będzie przeszkadzał i to, że jest mi kurde zimno, bo nie wziąłem ani czapki, ani kurtki. Na to, że nie jestem przygotowany, to bardzo często jest. No dobra. Samo miejsce jest bardzo często uczęszczane przez spacerowiczów. Jest tutaj dużo miejsc, dużo szlaków. W internecie czytałem, że właśnie jest bardzo popularne. Mów po niemiecku, ty. Już nie powiem, co to jest napisane. Mam nadzieję, że widać. Będziemy teraz szukali wejścia. Widać, że tutaj było sanatorium połączone z kliniką. Dobra, nie będę nakręcał, jak szukam wejścia, tylko może je znajdę. A tymczasem popatrzcie, o, tutaj dookoła można sobie chodzić normalnie. To jest cała ta klinika. No mam nadzieję, że mam dobrze ustawioną kamerę, bo kupiłem sobie takie mocowanie na głowę, więc no proszę, popatrzcie. Jak nie ma wyjścia, jak jest. No ale to może za chwilę. Ludzie ze zwierzętami tutaj przechodzą. O, ten budyneczek może być tutaj bardzo ciekawy. W ogóle zauważyłem, że w Niemczech dużo stoi takich opuszczonych klinik. Chcieli to, mało wiem na temat tego miejsca, tylko tyle, że jest to klinika uzdrowiskowa. O, popatrzcie, tutaj powywalane wszystkie rzeczy, a przynajmniej część ze środka. To jest taki parkplatz. O, popatrzcie, tutaj jest bardzo popularne miejsce, więc moje auto tym razem nie robi na nikim wrażenia, ponieważ ludzie tutaj przyjeżdżają i zostawiają swoje samochody. Są miejsca. Widać ślady po pożarze.
to chyba nie będzie wyjścia z przodu. Tutaj jest główne wyjście. Tym takim kordowanym przeszkadzam. Ale my sobie wejdziemy. O, popatrzcie, tutaj jest pogorzelisko. Dobra. Ktoś tam idzie. Cholera. Ja sobie wrócę z powrotem. Żeby nie przypadkiem. Nikt nie widział, chociaż już nie cholera. Gdzie to jakiś stary widział? Wam powiem, że obiekt jest duży. Nie wiem, czy mi kurde baterii wystarczy pamięci, to bym musiał być z jeden odcinek, no ale nie będę powtarzał, nagrywał tych samych ujęć, jak idę po prostu gdzieś tam, nie, po prostu dojdę na miejsce, tylko chciałem jeszcze tutaj pokazać, że są jakieś podziemia i będę mówił ściszonym głosem, więc muszę obejść to wszystko dookoła. O. I wbić się dalej. Dobra, do zobaczenia na miejscu. Nie my. Bo muszę łazić powoli. Wszystkiego wam nie pokażę, bo wszystko jest tutaj taki sam. Thank you.
się jak najmniej hałasować. To jest strasznie duży obiekt. Stara od okien. W tamtą bańkę, bo tu ludzie łożą. I tak będę musiał zejść. Jakoś. Śmierci. Kompletnie ciemno. To są te pomieszczenia, o których mówiłem z zewnątrz. Echa.
chyba tam jakiś podkład muzyczny, bo kurde. Interesuje nas ten najwyższy budynek. Nie będę tutaj odpalał lampy. Puste pomieszczenie, ale to jest od bazenu. Gdzieś muszą być schody jakieś ewakuacyjne.